Pamiętajmy o tym, że ciąża książkowo nie trwa 36 tygodni, tylko trwa do 40 tygodni. To, że minęła granica 36 tygodni, to nie znaczy, że z tej okazji powinnyśmy od razu skakać po schodach, biegać, podnosić ręce, starać się ten poród wywołać, dlatego że dojrzałość dziecka może nie być jeszcze na tyle odpowiednia, żeby w 36 tygodniu, pomimo że dziecko będzie dzieckiem donoszonym, było odpowiednio dojrzałe. Teoria jest taka, że porodu nie możemy ani wywołać, ani przyspieszyć. Z praktyki wiem, że na przyspieszenie czy wywołanie porodu bardzo dobrze działa prysznic, aktywność fizyczna, ostre jedzenie oraz oczywiście seks. Jeżeli ciąża jest fizjologiczna i nie ma zakazu lekarza prowadzącego, seks polecany jest od 36 tygodnia ciąży. Podczas seksu wydziela się bardzo dużo oksytocyny do naszego krwiobiegu, a oksytocyna jest też hormonem nie tylko orgazmu i seksu, ale przede wszystkim hormonem porodowym odpowiadającym za skurcze macicy. Ale również podczas seksu, podczas męskiego wytrysku w nasieniu jest spora ilość substancji zwanych prostaglandynami. Jest to substancja, która efektywnie wpływa na rozpulchnianie, na podatność szyjki macicy do porodu, a przy okazji duża ilość endorfin, która wydzieli się w trakcie seksu, będzie wpływała korzystnie na malucha, ponieważ te endorfiny wydzielające się do krwiobiegu przechodzą również przez łożysko do dziecka. Kolejną rzeczą, którą można zastosować, żeby pobudzić wyrzut oksytocyny w naszym ciele, to jest stymulacja brodawek sutkowych. Można również wykorzystać pewien punkt na naszej stopie, jest to punkt między kostką a ścięgnem Achillesa po zewnętrznej i wewnętrznej stronie nogi. Wtedy też przez około 3 minuty po dwóch stronach na wysokości kostki masujemy sobie nogę i również ten masaż będzie powodował wyrzucenie większej ilości oksytocyny do naszego organizmu. Pod koniec ciąży pojawia się syndrom wicia gniazda. Wtedy zaczynacie intensywnie sprzątać łazienki, podłogi, kuchnię. Bardzo Was proszę, nie wieszajcie firanek, nie wspinajcie się na meble, dlatego że w ciąży przesuwa Wam się punkt ciężkości i unosząc ręce do góry, bądź też wspinając się, możecie bardzo łatwo stracić równowagę, upaść, a następnie zrobić sobie oraz dziecku krzywdę. Z aktywności fizycznej polecane jest poza seksem chodzenie po schodach, robienie przysiadów. Ruszanie się odpowiednio na piłce, podskakiwanie. Druga rzecz, z której można skorzystać, to jest picie naparu z liści malin w ilości 1 litra dziennie, który będzie oddziaływał na kurczliwość mięśnia macicy. Czy też sprzątanie, mycie powierzchni płaskich. Mąż na pewno się ucieszy, że dom jest posprzątany. Z jednych typowo internetowych rad dla map, jak przyspieszyć sobie poród, jest słynne picie oleju rycynowego bądź zażywanie środków na ułatwienie wypróżnienia. Bardzo często raczej się to skończy problemami gastryczno-jelitowymi, co również może się przyczyniać do utraty elektrolitów. W terminie porodu raczej takich rzeczy nie polecamy, bo to raczej, żebyś magazynowała siły na następujący przed Tobą poród. Tylko w filmach pacjentki rodzą po wypiciu całej butelki wina. Jak wiecie, oczywiście picie alkoholu w ciąży jest absolutnie przeciwwskazane. Pamiętajcie o tym, żeby wstrzymać się z przyjazdem do szpitala do chwili, aż poczujecie naprawdę mocne skurcze, aż będzie Wam brakowało tchu i będą Was zginały w pół. Wtedy zapraszamy do nas.